starożytności obietnica miała niezwykle wielką wagę. Dla ludzi tamtych czasów słowo było równie wiążące jak spisany dokument. Gdy ktoś obiecał coś, szczególnie w kontekście przymierza, było to traktowane z najwyższą powagą. Słowo dane drugiemu człowiekowi było nierozerwalnie związane z honorem, a jego złamanie oznaczało poważne konsekwencje. Jakie znaczenie dla ciebie ma obietnica? Jaką wartość ma słowo drugiego człowieka? Sądzę, że może to zależeć od stopnia relacji. Porównując jednak w tym względzie czasy starożytne do naszych, obietnica dzisiaj ma niewielkie znaczenie. Może dla ciebie, czy dla mnie ma, ale w znaczeniu konkretnych zobowiązań nie stosuje się słów, lecz bardziej spisane umowy. I nawet te bywają zawodne. Tak jak w każdym innym temacie, z Bogiem jest całkowicie inaczej niż z nami. Biblia pełna jest przykładów, gdzie Bóg składa obietnice swojemu ludowi, a te obietnice są zawsze spełniane. I w ten sposób Bóg okazuje się jako wierny i niezawodny. Można kolokwialnie powiedzieć, że Pan Bóg jest gwarantowaną instytucją, jedyną gwarantowaną stroną w tym świecie. Ale skąd to wiemy? Czy to jest tylko takie pobożne życzenie wierzących? Nie, ponieważ spisany dokument, jakim jest Biblia, różne teksty spisane w różnych wiekach przez różnych ludzi zrealizowały do tej pory prawie wszystkie Boże zapowiedzi i obietnice dotyczące Izraela, Syna Bożego, czy też Nowego Przymierza. Prawie wszystkie, bo część dotyczy samego końca ziemskiej historii. Niektóre obietnice musiały czekać 700 lat, niektóre 1000, inne 2000 lat, by w końcu mogły precyzyjnie zrealizować się w konkretnym miejscu czy osobie. Kochani, mam świadomość tego, że trudno nam trzymać drugiego człowieka za słowo, zwłaszcza w naszych czasach, kiedy słowa tak niewiele wydają się znaczyć. Ale Słowo Boże jest, jak mówi Jezus, więcej warte niż cała ziemia i całe niebo. Z jednej strony to wspaniała obietnica dla tych, którzy trzymają się Bożych obietnic. Z drugiej strony jest to przerażające dla tych, którzy tego nie czują, którzy żyją obok Bożego przesłania. Drodzy, dzisiejsze teksty mówią o tym, że Bóg działał i działa ze względu na swoje obietnice. W drugiej księdze Samuelowej w rozdziale 7 czytamy tak. Dawid modlił się ze względu na swoją obietnicę i zgodnie ze swoim sercem uczyniłeś wszystkie te wielkie rzeczy. Boże Słowo jest nie tylko dla nas, ale też dla samego Boga zobowiązaniem i motywacją działania. I prędzej przestanie być Bogiem, niż zapomni o swoich obietnicach. Natomiast apostoł Paweł w liście do Galacjan w rozdziale 3 pisze tak. Jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Czyli Paweł mówi tutaj o konkretnym statusie osób, które związały swoje życie z Chrystusem. Są oni niejako odbiorcami docelowymi tego, co obiecał Bóg. Pomyśl dzisiaj nad tym.
Co to znaczy, że Boże obietnice i zapowiedzi przyszłości będą się realizowały w Twoim życiu, niezależnie od okoliczności czy jakichkolwiek czynników? Niesamowite, prawda? Życzę dobrego dnia. Pozdrawiam serdecznie.